Cześć, jesteśmy na stoisku Tepelinka. Są tutaj dwie nowości, niestety nie można ich wziąć do ręki, są pozamykane. Bo jeszcze nie są gotowe, są planowane na czerwiec, ale już można je obejrzeć. To telefony X20 i X20 Pro. Pokażemy Wam kilka szczegółów specyfikacji, mniej więcej jak wyglądają. Mamy przed sobą X20, tylko pamiętajcie, że to jest wstępna specyfikacja, oni tutaj nawet podają, że to jest wstępna. Trzy kolorki, jakiś taki ciemny granat, czarny i czerwony. Jeżeli chodzi o specyfikację, to jest specyfikacja przewidywana, oni sami nie twierdzą, że to jest rzecz stała. 6,26 cala, ekran w proporcjach 19:9, z tyłu 13+5 megapikseli, podwójna kamerka, 8-megapikselowa selfie z przodu. Jak widzicie, jest czytnik linii papilarnych, jest w środku bateryjka 400 mAh, jest AI Face Unlock, czyli za pomocą twarzy można odblokować. I mają pracować pod kontrolą Androida 9. Tutaj mamy dwa kolorki i niemal bliźniaczą specyfikację. 6,26 cala, też proporcje 19:9, również 13+5 megapikseli. Tylko tutaj mamy kamerkę do selfie 13 megapikseli, a nie 8, tak jak tam. Bateria jest identyczna, 400. Również można odblokować twarzą i za pomocą czytnika linii papilarnych, jak widzicie, również Android 9.0. Jest diodka doświetlająca i z tego co widać, prawdopodobnie będzie dwukolorowa. W obu modelach jest również gniazdo jack. I to właściwie wszystko. Nefos prezentuje poza tym sporo modeli, które już są obecne na rynku, ale to nie są nowości, je już znacie. Natomiast te mają być dostępne w czerwcu. No tak, bardzo możliwe, że będą się jeszcze różnić procesorami i pamięciami, no bo jakoś muszą jeszcze odróżnić poza przednią kamerą wersję zwykłą od Pro. No, tak, nie wiemy tego jeszcze, dowiemy się pewnie w czerwcu. No i u Tepelinka właściwie nie znaleźliśmy nic bardzo ciekawego, znaleźliśmy tylko zapowiedzi smartfonów, ale wszyscy tylko zapowiadają smartfony. Tak, targi upływają nam pod znakiem smartfonów w gablotkach. Dokładnie, mamy smartfony w akwariach, których nie można nawet dotknąć ani polizać.